Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie razem z Krzysztofem Bieskowskim. Kłaniam się. Witam wszystkich, witam Państwa, witam cię Krzysztof. Krzysztof, dzisiaj, jeśli pozwolisz, chciałbym troszeczkę porozmawiać o Twoich poczuciach, przeczuciach, co to się kurczę będzie działo. Jednocześnie zapraszam wszystkich na kanał Krzysztofa, tam już są co najmniej trzy wizje na temat tego, co nas będzie czekało w najbliższych latach, to tam macie takie trzy materiały po około godzinie. Pewnie będzie jeszcze więcej, w opisie macie link do kanału Krzysztofa, zapraszam, żeby tam wchodzić. Natomiast Krzyśku, to jest to, co rozmawialiśmy przed, przed nagraniem. Mhm. Powiem widzom, no bo widzowie nie wiedzą. Dziennikarze potwierdzili, że dzieje się to, przed czym myśmy z Krzysztofem odstrzegali od kilku lat, że pisowcy zaczynają robić w Polsce przymusowo wojsko. Przymusowe. E, nagłośniono, media nagłościły sytuację, że ludzie w Polsce, którzy nic nie mają wspólnego z wojskiem, cywile, kompletnie cywile, tacy, którzy po prostu nigdy w życiu nie służyli w wojsku, nigdy. Po prostu byli na kwalifikacji wojskowej, dostali tą kategorię A i, i nigdy w życiu nie byli ani na zasadniczej służbie wojskowej, ani na żadnych ćwiczeniach, po prostu na niczym. Czyści czy, czy cywile dostają wezwania do wojska na ćwiczenia. Czyli to już nie są ćwiczenia rezerwy, tylko to są ćwiczenia cywili, ale to są ćwiczenia wojskowe cywili. Tam ich uczą obsługi broni, obsługi jakichś różnych specjalistycznych rzeczy. I co gorsze, po wszystkim każą im złożyć przysięgę wojskową. Jak nie złożą tej przysięgi, to grozi im kara pozbawienia wolności. Czy mówiąc krótko, albo przysięgę wojskową składasz, albo idziesz siedzieć. No jak już złożysz tą przysięgę, to jesteś żołnierzem. I wtedy można cię powołać na maksymalnie 90 dni rocznie do ćwiczenia. Rozumiesz, co roku krzysiek 90 dni. Za kobudy to była, była ta zasadnicza służba wojskowa raz i to był koniec, nie? Tak. a tutaj co roku nawet na 90 dni, no jesteś żołnierzem, czyli możesz dać Cię zmobilizować, powołać, wysłać gdzieś tam, a jak w przypadku, a jak się nie będziesz chciał dać, no to grozi Ci już wieloletnie więzienie w tym momencie. I coś jest ciekawe, Krzyśku, to to, że jak w październiku robił podobne akcje pan Łukaszenka, to mówili, że to jest kraj totalitarny, że to jest reżim Łukaszenki, i nazywali to cichą mobilizacją. Tyle tylko, że pan Łukaszenka taki numery robił ludziom, którzy kiedyś odbywali służbę wojskową. 20 lat temu, 30 lat temu, ale jednak wojskowym w stanie rezerwy, nie? A pisowcy... Robią coś takiego zwykłym cywilom. Wiesz, koleś sobie poszedł tam, jak miał 18 czy 19 lat, na tą kwalifikację wojskową, potem sobie poszedł na studia, nie wiem, został piekarzem, ratownikiem medycznym i nigdy w życiu nie miał nic wspólnego z wojskiem. Teraz nagle ma 30 lat, ma dzieci i nagle mu przychodzi, panie, na miesiąc do wojska na ćwiczenia, przymusowo. Jak nie, to pierdel. Jak nie, to pierdel. Jak nie, pierdel. Jak nie złożysz jak nie złożysz przysięgi po, po tych, tym szkoleniu, to pierdol i jesteś przymusowo wojskowym. I Kniaszek, wiesz, to się wszystko dzieje w kontekście tego, że już chyba gołym okiem widać, że jesteśmy szykowani na konflikt zbrojny. Tak. Chociaż w gruncie rzeczy to, to wydaje się bardzo poważna sprawa, no bo, Ale to jest... e, bo pozwól, że, że taki w ten zrobię, ponieważ wa bardzo ważne jest to, no bo jeżeli my jesteśmy szykowani na konflikt zbrojny, to no, to wtedy by oznaczało, że co, że NATO zamierza walczyć z Rosją, graniczy to z takim niebezpieczeństwem, że Trzecia Światowa nagle może się otworzyć. Ale ja bym dostrzegał w tym, co powiedziałeś, Krzysztof, innej opcji, innej możliwości. Ja też, niestety. Właśnie i to, Jeszcze gorszej. i to jest bardzo bardziej pewne. Zwróćmy uwagę, posłużmy się autentyczną sytuacją, która jest w zarodku na razie, ale w moich obawach ona może się przekształcić w rzeczywistą wojnę w niedługim czasie. Weźmy Turcję. Turcja należy do NATO. Natomiast jeżeli Turcja na przykład zaatakuje Syrię lub tereny syryjskie i byłby na Turcję odwet, to tutaj nie jest jednoznaczne, że całe NATO musiałoby stanąć za Turcją, ponieważ to Turcja zaczęła wojnę swoją prywatną z jakimiś tam, na przykład z Kurdami i przez to jest wojna. Zwróćmy uwagę, jeżeli, jeżeli może jest, być może jest taki plan, taka możliwość, że Polacy sami dobrowolnie wejdą do Ukrainy i polski żołnierz będzie u boku ukraińskiego żołnierza walczył o wolność Ukrainy. I uwaga, wówczas... Ale tak również taki żołnierz przybusowy. Bo żołnierz te, to te. się kojarzy z ochotnikiem, bo mówi nam się, że mamy armię zawodową i tak a. dalej. Czyli sam wiedział, na co się pisze, chciał, miał za to płacone pieniądze, to niech teraz walczy. Tak I jest. Tu, a tutaj, tutaj wygląda na to, że PiS tworzy przymusowego żołnierza. Tak. I jaka jest różnica, może ja to nie do końca zgodnie z prawem natowskim powiem, ale tyle, co się orientuje. Różnica jest taka, że wtedy NATO. Nawet nie musi nic celowo mówić, ale oświadczy, że okej, okay, Polska jest krajem suwerennym, Polska miała prawo wejść na Ukrainę, miała prawo za porozumieniem Ukrainy dołączyć się wojskiem do wojny z Ukrainą. Z tego względu, że czuje niebezpieczeństwo z Polska sama dla siebie, bo jeżeli Ukraina by przegrała wojnę, Polska byłaby zagrożona zdaniem rządy, rządu polskiego. I wtedy NATO w bardzo koronkowy sposób jest w stanie się odizolować od tej wojny. Oczywiście będzie się na to zachowało w sposób taki sam jak do Ukrainy, czyli Polska będzie dozbrajana. I nic poza tym. No właśnie. Czy, taka, czy, czy jest taka możliwość? Jeżeli byłaby taka możliwość, no to bym nazwał krok... Polski jako bardzo nieodpowiedzialny, ale istnieje jeszcze jedna możliwość. I ja się tego bardzo obawiam, bo to, że ta wojna na Ukrainie tak można powiedzieć łapie takie oddechy, czyli, czyli w tej chwili jest ten oddech, jest spokojniej, ale trochę dni temu było bardzo niespokojnie, były naloty na całą Ukrainę. No, należy się spodziewać następnych sytuacji. Wprawdzie jest mowa o jakiejś próbie dogadania się. Ja dzisiaj słyszałem w wiadomościach, że pewien wyższy rangą polityk Ukrainy wypowiadał się, że wprawdzie Ukraina ma chyba dziesięciopunktowy taki warunek do tego, żeby usiąść do rozmów. Jednym z głównych warunków, żeby Ukraina usiadła do rozmów z Rosją jest to, żeby Rosja opuściła przed rozmowami tereny zajęte na Ukrainie. E, to raczej taki warunek raczej zaporowy. To jest mało prawdopodobne, bo w, no to jest, to jest, ale nie, 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 inaczej, nie wnikajmy nawet w to. Kwestia jest taka, że absolutnie, tak jak na przykład okres luty, marzec, kwiecień, maj, to był okres, kiedy bardziej można było się spodziewać, wyobrażać, że Rosja rzeczywiście e, nie wytrzyma nerwowo i chociażby za samą pomoc natowską na Ukrainę, Rosja zechce ruszyć na niektóre, też polskie, ościenne państwa właśnie przy Rosji. E, Rosja tego nie zrobiła. I teraz zwróćmy uwagę, e, Raczej jest wiadome, raczej można się spodziewać, że Rosja nie naruszy, nie, nie, nie pójdzie na kraje na kraje natowskie, w tym też Polskę. Raczej nie. Za słabo idzie z samą Ukrainą. Właśnie. I na czym polega rzecz, na tym polega rzecz, że jeżeli rozważamy, że ta wojna a to jest tylko wojna, Rosja, Ukraina to nikomu nie powinna ta sytuacja przeszkadzać. Każdy oczywiście może ją negować. Znaczy pod warunkiem, że poza faktem, że tam giną ludzie, to mi bardzo przeszkadza. Oczywiście, ale nie. Mówię w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. No wiadomo, że trzeba ganić to, co się dzieje na Ukrainie, bo to jest, to, jest, to jest najgorsze, co może się dziać. Natomiast jeżeli to nie jest tylko wojna Rosja-Ukraina, a jest to politycznie szerzej określone, i, i politycy, państwa zdają sobie z tego sprawę, to trwanie wojny na Ukrainie jest, jest kamieniem wokół całego NATO. To trzeba rozważyć w taki sposób. Kiedy się może skończyć wojna na Ukrainie? To wygląda dość mizernie i powiem dlaczego. Mamy trzy opcje. Ukraina przegra. Ukraina wygra albo nastąpi porozumienie. Tylko jedna z tych opcji wydaje się sensowna, że po wojnie na Ukrainie, gdyby doszło do dogadania, nastąpiłaby jakaś początek jakiejś normalności, przynajmniej w Europie. Dwie opcje: Ukraina wygrywa, Ukraina przegrywa, dwie opcje nie dają nam takiej możliwości. I kraje natowskie, w tym, czyli Europa sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Dlaczego nie? Tak, tak się stanie? Jeżeli Ukraina by wygrała, co jest mało prawdopodobne moim zdaniem, chociaż jej tego życzę, to Rosja dalej jest w stanie takiej zimnej wojny z krajami natowskimi. Jeżeli Rosja by wygrała, stałaby się już dosłownym okupantem na stałe, więc świat nie mógłby z okupantem w naszych czasach handlować, mieć stosunki polityczne itd. Więc w jednym i w drugim przypadku powstałaby długa zimna wojna między Rosją. A Stanami i Europą. Czyż nie doceniasz poziomu pazarności Zachodu? Przecież po pierwszej, raczej to znaczy formalnie cały czas trwającym tym ataku Rosji na Ukrainę w 2014, Rosja przecież okupowała już Krym i, faktycz, i faktycznie wzięła sobie dwie republiki, tylko one formalnie były zbudowane. Jakoś z Putinem wszyscy rozmawiali. Tak, y tylko tu jest jedna kolosalna różnica ponieważ e, mówiło się o tych zielonych, tak, ludzikach. Tak. On Natomiast, tam udawał, że to nie on, tak, oczywiście. Tak, ale ale tu jest kwestia taka, że właściwie to się stało bezkrwawo. E, i, e, Masz rację, tak, przepraszam. To było takie przejęcie, to było przejęcie i de facto. I, znaczy, tu był pewien handel w ogóle, bo musimy wziąć pod uwagę jedno: że przed Majdanem, przed Majdanem Ukraina była e, Chcąc nie chcąc politycznie prorosyjska, tak? No bo to była władza właśnie rosyjska. Teraz. Nie tyle chcąc nie chcąc, co wiesz, tam tak. przed Majdanem to oni przecież demokratycznie wybrali tak. tego prorosyjskiego. Uwaga. Majdan przymocji. spowodował e, w pewnym sensie rozdzielenie tego i dobrze, Putin sobie wziął Krym, ale e, na przykład niektóre kraje mogły myśleć dobrze, ale reszta Ukrainy to już nie jest Ukraina o wpływach rosyjskich. To już jest Ukraina inna, z którą możemy się dogadać. Więc tu były polityczne zapędy też co do terytorium. To jest jednak spory kraj ta Ukraina. No i wbity mocno w Rosję. I prawdopodobnie właśnie to Putina najbardziej bolało, że, że nie tylko traci wpływy na Ukrainie, ale te wpływy mogą mieć inne siły, które się Rosji w ogóle nie podobały. I zwróćmy teraz na pewną rzecz uwagę. E, wojna o, o Ukrainę jest o, o wojną o pewien nowe, rozdanie nowego porządku militarnego i może gospodarczego na świecie. E, ja myślę, uważam, że ta wojna na Ukrainie i nie ma w tej chwili moment taki patowy, ponieważ... E, po części jedna i druga strona może się czuć przegrana, czyli Rosja może się czuć przegrana, przegrana przez to, że tak długo nie daje sobie rady e, z tym, co zrobiła, a Zachód ma sytuację taką, że, e, no, że bez zasilenia Ukrainy absolutnie raczej chyba nie mają głębszych nadziei na to, że Ukraina wygra tą wojnę. Dlatego zamysł, żeby zwiększyć siły Ukrainy, wcale nie jest głupim zamysłem. E... Znaczy, ale jest bardzo niefajny z punktu widzenia Polski. Dlaczego my mamy okay. ginąć za interesy dla tego innego kraju? Ale to... Zobacz, jak ty mówisz? Zamysł. Ty mówisz to na zasadzie takiej, że Amerykanie rozgrywają partię szachów, a my jesteśmy piątkiem na szachownicy. Ja sobie, się nie godzę na to. Ja uważam, A To wynika z twojej narracji. Tak, ja uważam, że to jest partia szachów. Ja nie myślę. Znaczy, wiesz, ja wychodzę z założenia, z pełnym szacunkiem dla Stanów Zjednoczonych, ale ja wychodzę z za, założenia, że Amerykanie, podobnie jak Anglicy, tam gdzie wi widzą swój interes, tam łożą i wchodzą. E, niestety, tak wygląda świat kapitalistyczny i, i on ma swoje prawa. Dlatego, e, dlatego uważam, że granie, znaczy, może inaczej, e, dwie wielkie siły e, spierają się o Ukrainę, ale w głębi są jeszcze inne spory e, gospodarcze, a też Bliski Wschód, który jest cały czas sprawą nierozwiązaną, a ważną w pewnym sensie też dla Stanów Zjednoczonych i nie tylko Izraela. Dlatego, dlatego e, jesteśmy dopiero uważam na początku poważnego konfliktu. Oczywiście w najlepszym tego słowa znaczeniu, w najlepszym e, optymistycznym spojrzeniu powiedzmy, że ten konflikt umrze, świecie naturalną uspokoi się jakoś tam, e, to się wszystko poukłada i nie dojdzie do trzeciego światowego poważnego konfliktu, ale to jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne w tej chwili. Z dwóch względów. Ja jestem, ja bronię swoich poczuć, bo one tak w tej generalnej kwestii się potwierdziły. Był czas krót, że się bo, będziemy wali oddychać. Był ten czas. Teraz obecnie mamy czas krótko wielkiego konfliktu. Przy, krótko przed dużą wojną na świecie. Ale ja Krzysztof, nie, my... ja, Krzysztof, nie, bo wiesz co, bo tobie nie wypada, więc ja to powiem. Krzysztof, ja powiem wam, ja nie jestem jasnowidzem, ale trochę mam z, 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 z wami do czynienia. Jasnowic ma pewną wizję, pewne poczucie, pewien obraz, pewien dźwięk, który interpretuje. Krzysiek mówił, wkrótce przed dużą czy tam wielką wojną ludzie będą bali się oddychać. Nie jest ta wojda wielka? Drodzy Państwo, Wojda nie musi być wielka odnośnie terytorium, ale przecież ona zmieniła nasze życie. O niej jest wszędzie pełno. Tak jak jeszcze rok temu, jaki portal nie otworzyłeś, to ci mówili ile nowych przypadków, ile zgodów, ile testów i tak dalej. Tak teraz Ukraina walczy, tutaj, tu ruchy wojsk i tak dalej. Tylko ekspertów wymienili i troszeczkę grafiki pozmieniali, ale nawet kolorystyka jest podobna. Także ta wojna jest wielka. Jakby nagle znalazł się, powiedzmy, na pięć, jak Powiedzmy, jakby mnie przerzucili z 2020 roku do 2021. Yy, znaczy, jakby mnie przerzucili z 2020 do 2022 i bym mógł przez 5 minut popstrychać telewizję, to bym pomyślał, że Polska jest w konflikcie tak, międzynarodowym tak, i jesteśmy tak. w Trzeciej Wojnie Światowej. To jest wielki konflikt zbrojny. Tylko w całym tym rozważaniu mamy końcówkę roku, więc spokójmy się o to rozważanie. Rozważanie. W, roz w tej całej układance jest coś bardzo niepokojącego. To, to, co mnie bardzo niepokoi, to są Chiny. Tak. I to wcale nie militarnie. Chiny i wcale nie gospodarczo. Chiny mnie niepokoją zupełnie z innego powodu. Zauważyłem, że już nawet narracja nasza, naszych mass mediów. robi się antychińska. Tak, w tym, że w tym też państwowej telewizji. E, już w telewizji. Która jest przedłużenie o, woli rządu. Tak, ale słuchajcie, ale tak, to Państwowa Telewizja mam taki nawet w telefonie wgrany sobie reportaż z wiadomości, ponieważ ktoś mi to przysłał, jest pokazany bunt Chińczyków w wielkich miastach. Tłumy ludzi, którzy są otoczy, otoczeni kordonem e, nie wiem, czy to policji, czy to lekarzy, czy to pielęgniarzy, w białych jakichś tam kombinezonach ludzi i ludzie się buntują, że mają dosyć wielkich obostrzeń. W tym też w wiadomościach mówiono, że ten bunt, bo tam spłonął w Chinach jakiś wie wieżowiec tak. i ludzie wie... nie mogli wyjść, bo byli zamknięci tak. w środku przez te obostrzenia. W I nie mieli zgody, żeby wyszli, bo byli na kwarantannie. W tym chyba trzyletnie dziecko tam straciło życie. Straszne, panie świat nad jego duszą. Tak, I teraz zwróćmy uwagę, e, o co chodzi? Tam w tych Chinach e, jest akcja zero covid. E, to znaczy, co? Że oni chcą tego wirusa zupełnie wytępić, co jest właściwie e, biologicznie niemożliwe, e, żeby tego. Tak? Krzysztof, wiesz dlaczego jest to niemożliwe? Pamiętasz, jak odwołali zarazę, w cudzysłowie, odwołali zarazę w Polsce, tak. e, tuż przed konfliktem na Ukrainie, moim zdaniem po to, żeby nie mieć problemu z tym, że duża część Ukraińców nie chciało nosić maseczek tak. i nie mieli paszportu. Tak. E, nagle przyszło, przyszło pismo do placówek medycznych, żeby nie testować ludzi bezobjawowych, prawda? Tak. I tam było powiedziane, że u ludzi bezobjawowych wynik pozytywny może być nawet w 91% fałszywie pozytywny. Proszę. Czyli jak, jak, jak masz bezobjawowych, zbadasz bezobjawowych i na 100 bezobjawowych z pozytywnymi, 91 może nie mieć sobie wirusa. Co to tak. oznacza? Oznacza to, że jeśli masz populację, powiedzmy miliona całkowicie zdrowych ludzi, całkowicie bez wirusa i ich wszystkich przebadasz. To wyjdą ci jakieś wyniki fałszywie pozytywne. Czyli tego wirusa już dawno może nie być. Dawno będzie eradykowany, a tak. jeśli będziemy testować, to będzie wycho będą wychodziły wyniki pozytywne. Ja nie twierdzę, że tego wirusa nie ma, broć Boże. Ja tylko stwierdzam fakt, że przy takim niedoskonałym systemie badawczym zawsze będą wychodzić wyniki pozytywne, tak. więc polityka zero COVID jest fizycznie niemożliwa do wykonania. Już się zamykam, przepraszam za to. No troszkę. i właśnie te chiny. To jest niepokojące, bo tam się bardzo nasiliły restrykcje. W tych wiadomościach usłyszałem takie zdanie pani redaktor, która pokazując zdjęcia z tamtej filmy, z tamtego rejonu, z Chin, te bunty tych ludzi, po właśnie zaznaczono, że bardzo dużo jest przypadków bezobjawowych, czego ludzie nie rozumieją, a muszą być na długich kwarantannach. I teraz tak, to jest też niepokojące, niedawno Chyba wczoraj lub przed, przedwczoraj, jadąc autem, e, słuchałem wiadomości w radiu i właśnie pewien pan doktor, którego nazwiska nie przytoczę, bo nie pamiętam, nawet mi nie zwróciłem uwagi. Dopiero zwróciłem uwagę na to, co mówi, jak, jak, no, jak mówił to, co wam powtórzę. E, po, chyba to było przedwczoraj. Powiedziano, że trzykrotnie zwiększyła się zachorowalność w naszym kraju na właśnie zarazę. E, w ostatnim tygodniu. No i była rozmowa z tym panem doktorem i pan doktor mówi tak, wszystkim nam wydaje się, że już koronawirus minął, przeszedł, nie wróci. Nic bardziej mylnego on cały czas z nami jest. Mało tego my nie wiemy, jak on się zachowa w najbliższym czasie. Być może fala największa dopiero przed nami. Zaniepokoiło mnie to, bo biorąc pod uwagę to, co media donoszą, co się dzieje w Chinach, tutaj już większość z nas pożegnała się z tematem zarazy. Jest kryzys Nawet minister Wiedzielski reklamuje preparaty na grypę, a nie na zarazę. No tak. I teraz zwróćmy uwagę, ale to może wrócić. Mnie przeraziło pod jakimś dużym miastem w Chinach. Jest potężne osiedle na kilkadziesiąt tysięcy. Chyba nawet na 100 tysięcy kwaratdaddy, takie tak. kontenerowe. Takie kontenerowce. Ale jest. wygląda to strasznie, jak okiem sięgnął się. I teraz tak, nawet widziałem taki film, gdzie jest takie okno, jak, jak na statku okrągłe, mhm. bo to jest zamknięte. Są dwa takie okienka, i jest przestrzeń w tym kontenerze. I idzie dwóch panów ubranych w kombinezony, tam prawdopodobnie jest chory, czy chorzy, czy na kwarantannie... Nie no, bez objawowi. Tak, i wrzucają im jakieś folii jedzenie, jak dosłownie psom. Między tą przestrzeń, między jednym okienkiem a zamykają okienko i dopiero ten chory może otworzyć i wyjąć to. I pomyślałem sobie, Boże, jak to jest... Jak na filmach science fiction w no 10 tak. latach lat, nie? Teraz właśnie... Mówimy o dwóch obrazach. Mówimy o pierwszym obrazie wojna na Ukrainie, możliwość zagrożenia wojennego na Bliskim Wschodzie. Czy Polska wejdzie do, do, czy Polska w jakikolwiek sposób zaangażuje się militarnie w konflikt na Ukrainie? Czy będziemy do tego zmuszeni? Czy będzie to konieczność? Czy będzie to dobrowolność? Tutaj wypowiedź pewnego pana chyba z rządu, tak? Tym bardziej chyba ten temat znasz. E, e, który powiedział, że wcale nie jest wykluczone, że Polska... Nie, on wręcz przewiduje, że tak, w, w że najbliższym Polska czasie będzie. Ten... Rzecznik rządu to razem, był. Ale zarazem to coś, bo my nie możemy powiedzieć, że tak, najpierw był COVID i to było straszne, teraz jest wojna i to jest też straszne. Nie. My musimy wziąć pod uwagę, że narracja, która do nas płynie, cały czas ten COVID jest w poczekalni. Czyli... COVID jest sprawą niezamkniętą, a otwartą, i COVID może w każdej chwili wrócić. E, co by to oznaczało? To może oznaczać. No ale Krzysztof, czy ty wierzysz, że to tak naturalnie. Nie, nie, nie. Ja chcę powiedzieć właśnie dwa, dwa elementy. Tylko Krzysztof, nie za mocno pamiętaj, gdzie dwa jesteśmy. Dwa elementy, które z tego wynikają, ja chcę powiedzieć. Wyobraźmy sobie coś takiego, że politycy mają w tej chwili nie jedną, a dwie opcje. I już mówię o jakich obcych mówię. Jak był COVID, jak była zaraza, politycy mogli ogłaszać różne stany zagrożenia epidemicznego, różne obostrzenia. W porównaniu do tego, co w Chinach się dzieje, to okazuje się, że u nas były bardzo słabe obostrzenia. Mianowicie, ale to, ale mogli to robić. Teraz uwaga, jeżeli by ta zaraza w jakikolwiek sposób wróciła, to politycy mogą być nie, ona wraca, czyli jest groźniejsza, jak myśleliśmy, więc robimy ostrzejsze obostrzenia i wtedy prawnie mogą nam zrobić tutaj niezłe, niezłą kwarantannę na rok, dwa, trzy, pięć. To jest jedno. Ale mają też drugi, drugą możliwość w ręku, właśnie wojna na Ukrainie. Mogą spowodować, że, nie wiem, w Polsce całkiem uzasadnione jest to, że mogą w każdej chwili wprowadzić stan. Mamy cały czas, nawet teraz przedłużono stan jakiś tam e, brawo i jakiś je inny tam, tak? Ale to jest Krzysztof, to jest zupełnie co innego. Chcesz, żebym Ale to wyjaśnił? Ale jesteśmy w jakichś tam stanach. To jest stan podwyższenia dla służb. To jest stan podwyższonej gotowości dla służb, bo może być jakiś cyberatak i tak dalej. I powiem ci Ach. szczerze, Krzysztof. Daj mi dwa zdania, dobra? Okay. Powiem ci szczerze, że z jednej strony jest to całkowicie słuszne, bo rzeczywiście jest, y, jesteśmy nazwijmy to atakowani informacyjnie, tak. cyberbezpieczeństwo i tak dalej. Z drugiej strony jest to całkowicie niepotrzebne, bo nasze służby są bezobjawowe. Ja przypomnę, że ruscy tak zwani pranksterzy, dozwanili się do prezydenta Dudy, podali się za Macrona i facet z nimi rozmawiał 7,5 minuty, po czym rzekomo się zorientował. W międzyczasie zdradził im tajemnicę rozmów z przywódcami europejskimi na temat tego, co planują i tak dalej. No to po cholerę w Polsce robić jakiś stan podwyższonej gotowości służb, skoro ja rozumiem, że tych służb nie ma, bo gdyby te służby były, to prezydent Duda od razu by dostał informację panie prezydencie, rozmawia pan z pranksterami, proszę przestać ośmieszać Rzeczpospolitą Polską w trybie natychmiastowym. Jest pan tak. głową państwa, nie działa pan jako Andrzej Duda, tylko prezydent Duda, nie? Więc, no, więc kurde, no, to na tej zasadzie jakbym ja na przykład powiedział, że żono moja od jutra nie jeździsz Mercedesem, a żona... Krzysiek, ale my nie mamy Mercedesa. No właśnie, i dlatego nim nie, nie jeździsz, nie? Tak samo tutaj. No, stawiamy w stan podwyższonej gotowości nasze służby. Tylko pytanie, które? Te, które doprowadziły do tego, że co chwila jesteśmy ośmieszani? Tutaj wiesz, ja przypominam, że na tym serwisie, który tam mm, publikuje te. Rzekome wycie wycieki ze skrzynek mailowych polityków, no to już są coraz lepsze kwiatki. Oni już generalnie wprost chyba siebie nazywają nawzajem w korespondencji idiotami albo kretynami. Także powiem szczerze, że no. I żeby nie było. To ja nie mówię, że oni nie mają racji tak siebie nazywając, bo może to jest trafne. Ja nie wiem, ja się nie znam. Natomiast ja się pytam, dlaczego polityk A, który uważa polityka B za kretyna, pozwala, żeby ten polityk B awansował struktura władzy. Tak. Bo to bardzo źle świadczy o polityku A. Krzysztofie. Prawda? Ja wrócę teraz do, do jeszcze do tej kwestii, którą właśnie, e, o tym mówiłem, bo mhm. Ech. okazuje się, że jedna i druga, jeden i drugi problem nie wygasł. Znaczy, wojna trwa, a, a COVID dalej jest i dalej jest nieprzewidywalny. Mam wrażenie, że jest w rezerwie. Jest w rezerwie. O! Piękne słowo. Jest w rezerwie. I teraz tak. Jeżeli tak jest, to cały czas trzeba brać pod uwagę, że my jesteśmy w fatalnej sytuacji. Bo Mało kto, mało kto już bezkrytycznie pod, podchodzi do roku 2020-2021, gdzie była tylko właściwie zaraza. Z perspektywy czasu, przynajmniej ja to wiem, z ludźmi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, coraz więcej ludzi ma wątpliwości w tym kierunku. Co to było, dlaczego tak było, a nie inaczej, jak, jak to wyglądało. I każdy dochodzi do wniosku, że coś jest nie tak. A jeżeli rzeczywiście jest coś nie tak, to dla jakiego celu to się dzieje? Po co to się dzieje? Państwo, nie może cały świat, albo większość, większość świata robić rzeczy absurdalne, albo robić rzeczy niejasne, niezdrowe. Ja Mnie dziwi, że w trakcie tych dwóch lat, które minęły, gdzie był sama, zaraza była, oprócz prezydenta Gujany chyba, tak? Tego, co później zmarł, który robił te testy takie... A, tak, tak, tak. A o w bardzo dziwnych okolicznościach pożegnał się z no życiem. tak, on powiedział, że robiono testy i... Ta, ale tu nie mów, co odpowiedział, powiedział, bo by bo, 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 bo no tak. się pożegnamy on, on z Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Tak. A testy nie, bywają na, fałszywie na, na, pozytywne. O. E, więc tak, e, nie było na świecie, e, a przecież działo się trochę nonsensów, nie było na świecie e, żadnego państwa, które tak naprawdę głośno powiedziało, słuchajcie, co, co, co tu... Co, to jest coś... Było jedna. jedno, Krzysztof, było jeszcze jedno. Szwecja? Białoruś. A. I to jest właśnie. I to jest właśnie się ten straszna rzecz, bo nie lepiej o tym nie mówić, to niedobra jest. Bezpieczniej jest o tym milczeć. Że tak zacytuję pewnego człowieka, który dawał mądre rady pewnemu redaktorowi telewizji, nie? Tak. A zaraz potem się okazało, że no, dużo rzeczy się okazało. No właśnie i. I weźmy właśnie na ten główny torg który dzisiaj zaczęliśmy. Jak to może wyglądać? Ja jestem bardzo daleko idącym pesymistą, nadal, ponieważ ja mam jeszcze jedną tezę a propos wojny, ale niestety na tym kanale tej tezy nie wypowiem. Ech, bo po co? Lepiej, żebyśmy jeszcze mogli trochę z wami no, pobyć, Natomiast ja jestem pesymistą pod względem tym, że cokolwiek się dzieje, mi to coraz bardziej pasuje na naprawdę na zmianę, e, przynajmniej w naszym regionie, na zmianę e, zarządzania ludźmi, na zmianę ekonomiczną społeczeństw, na, niestety na negatywne, na zmianę... E, wręcz prowadzenia i funkcjonowania państw. To tak wygląda. Rzeczy, które wcale nie są drobnymi rzeczami. Ja powtarzam. Ludzie mają coraz większą, to jest tylko jeden z wielu przypadków, ale on jest bardzo ważny. Chodzi państwo, musi nam zagwarantować bezpieczeństwo w daleko idący sposób. Jednym z głównych ogniw bezpieczeństwa jest możliwość kontaktu z lekarzem, bo przecież jesteśmy istotami biologicznymi, duchowo-biologicznymi i, i, i musimy dbać o zdrowie. Mnóstwo ludzi w, tej, w dobie tej cywilizacji jest chorych, źle się odżywia, są choroby cywilizacyjne i ludzie muszą mieć kontakt z lekarzem. Ten kontakt z lekarzem jest coraz bardziej utrudniony. E, I no to jest tragiczne, że na, na przykład doczekaliśmy czasów, zgodziliśmy się już z tym, że pielęgniarka prowadząca idziesz do niej i ona ci wypisuje leki na poważne schorzenie. Ale, a lekarz się nie bada w ogóle, czy, jak tak, te leki to, nie działają? Nie ma z nim kontaktu, nie ma możliwości. I ty jesteś zapędzony, lekarz jest zapędzony, nie ma. Krzyszak, mogę My zrobić ma... małą przerwę, bo... Chciałbym, żeby to, drodzy Państwo, wybrzmiało. Ja też tam trochę się leczę, nie? Znaczy, nie to, że coś mi jakiegoś strasznego dolega, ale powiedzmy, no, wiecie, no. Zrzuciłem trochę kilogramów, generalnie w moim wieku i przy moim stanie, w jakim byłem, powiedzmy, trzeba to robić pod kontrolą medyków, tak? I powiem tak, no, poszedłbym do lekarza A. Nieważne jakiej specjalności, bo nie chcę tu nikogo na nic y, naprowadzać, poszedłem do lekarza y, A. No i on tam pewne rzeczy stwierdził, pewne preparaty mi zaordynował, nie? No i skończyły się tabletki. No i dzwonię do przychodni, że skończyły mi się tabletki. No i no to pan przyjdzie do pielęgniarki, pielęgniarka padł, wypisze. Ale jak to? Przecież ja od trzech miesięcy biorę te leki. Przecież to trzeba mi zrobić badania, sprawdzić, jak one działają. Lekarz musi je ocenić. Czy ja nadal powinienem brać te leki? Czy może powinniśmy zmienić coś, nie? Nie proszę pana, teraz tak się robi pielęgniarka. Znalazłem tego samego lekarza. W tej samej przychodni tylko nie o 16, tylko o 1615, odpłatnie. Swoją drogą nie zła inflacja. Kiedyś to kosztowało 150 zł, teraz 250 i idę do niego prywatnie. I mówię, panie doktorze, taka sytuacja, tylko proszę się nie poczuć w żaden sposób, yy, że tam ja coś negatywnie, tylko no już trzy miesiące biorę leki, no i chciałem, żeby pan sprawdził, jak tam ze mną jest, nie? Bardzo dobrze, że pan przyszedł, wie pan, bo teraz są takie zasady z NFZ-u, że no, dopóki pan nie zgłasza, że panu się pogorszyło, no to pielęgniarka po prostu przedłuża panu leki. A tak, ale ma pan rację, tutaj zaraz zlecimy badania, ja je potem przeanalizuję. Tylko, oczywiście, pan rozumie, że to wszystko płatne. No, no tak, doszedłem no, do pana odpłatnie, to za badania też zapłacę, nie? I, I co Krzyśku się okazało? Taka ciekawostka. Wysłał mnie na badania, sprawdził te badania, i okazuje się, że ja nie muszę brać leków. Bo okazuje się, że zmiana trybu życia, leki, cholera, wie co, zadziałało. Nie muszę brać leków. To jest sytuacja, która dla mnie jest sytuacją wybitnie pożądaną. Bo ja w tym momencie za pół roku do niego pójdę, znowu, żeby on nie przebadał, i daj Boże, znowu wszystko dobrze wyjdzie i już nigdy nie będę musiał brać leków, tak? Natomiast gdyby nie zapłacił pieniędzy za wizytę, nie zapłacił pieniędzy za badania, znowu nie zapłacił pieniędzy za wizytę, jak on to analizował, to bym brał leki. Tak. I, co, I Czyli wydałbym pieniądze na leki. To nie są tanie leki, Krzysiek. I, y, ale jak sobie sprawdziłem, te leki one i tak są z dopłatą y, z tego funduszu państwowego. One kosztują, powiedzmy, przykładowo 100 zł, ale do tego jeszcze 900 zł, mówię przykładowo, dopłaca państwo. Więc one w sumie kosztują tysiaka. I teraz, Krzysiek, co, co, co zobaczyłem? Gdybym brał te leki jeszcze przez kwartał, to państwo. Wydałoby na dopłatę do tych moich leków więcej, niż ja zapłaciłem z własnych pieniędzy za, wizyt, za dwie wizyty u lekarza niż za, i badania. Krzysiek, gdzie tu jest po prostu logika? Poza tym, że faszerują nas prochami, yy, poza tym, to jeszcze to się po prostu ekonomicznie nie spina. No, A, faszerują ludzi lekami, jak nie trzeba. Ale właśnie jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny i takich przykładów jest w wielu rzeczach, one są różne. Bardzo ważny aspekt jest taki, że, że nas się przyzwyczaja do braku kontaktu z lekarzem w schorzeniach, a większość ludzi to ma, które wymagają obserwacji i prowadzenia. Jeśli się tak mówiło, że o ten lekarz prowadzi tego pacjenta. Tak. I tutaj no bo to jest różni ludzie lodowej, różnie traktują daleki. Tak, to jest tylko wierzchołek góry rodowej tego, co się dzieje, jak się zmienia, jak się zmieniają nasze prawa. Bo przecież zwróćmy uwagę, w zapisach jest, że my mamy prawo do leczenia. Przecież opłaty... Ale nie do bycia wyleczonym. A, no tak, ale opłaty to wszystko za co płacimy całe życie. Ktoś powie, a co to jest do służby zdrowej? Nie, ja, ja, ja nie mogę pojąć, ja nie, mo, nie mogę pojąć, ludzie płacą horrendalne pieniądze, wiem to po sobie, na ZUSy, w stosunku do dochodów na ZUSy, na, na, na różne płatności medyczne i inne rzeczy. W większości ludzie nie mają Więcej wyjścia... niż na podatki. Tak, na podatki. W większości ludzi nie mają wyjścia i tak muszą prywatnie iść do lekarza, ale żeby właśnie absurd gonił absurd to tu właśnie jest problem, bo ja bym zamilkł, nie mówiłbym tego tutaj na, na kanale, e, gdyby była sytuacja, że dobrze, no nie masz możliwości dojścia do lekarza takiego, e, no to dobra, płacisz i idziesz. I Ale czy to był ten sam problem... lekarz, u którego ja byłem państwowo, tylko tak. 15 minut po zakończeniu tak. pracy na Ale NFZ. problem jest w tym, że płacisz, czyli godzisz się iść prywatnie i masz kolejkę 3, 4, 5 miesięcy. I to Prywatnie? jest fatalne, bo może, może zrobię niedługo coś takiego, że jeżeli zapłacisz podwójną stawkę, to będziesz o połowę szybciej przyjęty w czasie. To jest absurd. I my na takie absurdy się godzimy, uważając, że nie da się inaczej. Zwróćmy uwagę, jak to, jak to ewoluuje. Je, jak, jeszcze trochę lat wstecz, właśnie na takie sytuacje to... Się, to czasem jakiś program w telewizji powstał, ludzie pokrzyczeli jakim prawem, nie mamy dostępu, to a politycy, dobrze, my coś z tym zrobimy, zaczniemy reformować, a teraz się już nawet na ten temat nie mówi. Wystarczyło stworzyć zagrożenie i pod wpływem tego zagrożenia zdetronizować inne zagrożenia chorobowe. One są, ale one są zdetronizowane. Na słowo zaraza wszyscy stają baczność. Na słowo innego schorzenia, no dobra, no jest, no trudno, ale zaraza. I w ten sposób my, my nawet też odbieramy tą sytuację. My też się z tym godzimy w pewnym sensie, bo to przyjmujemy. Dlatego zwróćmy uwagę. To jest tylko jeden aspekt, bardzo ważny, jak on zmienia rzeczywistość. A teraz zwróćmy uwagę na inne rzeczy. Tak powstaje kryzys, tak powstają różne niedomogi. Ja się dowiedziałem, że w małych miasteczkach w nocy, powiedzmy druga, trzecia w nocy, do czwartej trzydzieści jest wyłączane całkowicie światło. Zwróćmy uwagę... Jak to wszystko pomału e, zaczyna e, się dziać i my uważamy, że to jest normalne. E, że tak jest. Mało tego. Mamy dwie świadomości, że to potrwa trochę. Dzisiaj chyba pan premier powiedział takie słowa, że sytuacja w Polsce będzie się normalizowała gospodarczo wtedy, kiedy się skończy wojna na Ukrainie. Innymi słowy... Premier powiedział, że nasz kraj może i 10 lat teoretycznie być w pogłębiającym się kryzysie, ponieważ powiedzmy, że 10 lat może istnieć wojna na Ukrainie. Dla o, mnie słowa Dla wszystkich, so... którzy Krzysztofowi powiedzą, że bez sensu, przypominam, że ten konflikt się zaczął w 2014. To już jest 8 lat. Dla mnie. Dla mnie to, co powiedział premier, e, jest bardzo niebezpieczne, ponieważ premier powiedział innymi słowy, że rząd polski nie jest w stanie nic zrobić z pogłębiającym się kryzysem, ponieważ jest wojna na Ukrainie i nie jesteśmy w stanie, jesteśmy niewydolni. E, tak zrozumiałem te słowa. E, nie wiem, może ja się na tej polityce nie znam, może on ma rację. Ale się zastanawiam, czy premier niemiecki mówi to samo do Niemców, włoski to samo do Włochów i tak dalej, brytyjski do Brytyjczyków, to się pytam, co? Czy, no bo ja, ja to rozumiem, że tak, Rosja jest ja, to, to czy ja mam to rozumieć, że Rosja jest potęgą taką, że jeżeli Rosja powie nie, bo nie, to świat usycha. A może Ukraina świat jest używicielem świata? Europa usycha. Krzysztof. Przepraszam, że się wtrącę. Dwie rzeczy. Wtrącaj się. Ostatnio Ebaduel Macron ujawnił. Że Stany Zjednoczone sprzedają Europie gaz cztery razy drożej niż na rynek wewnętrzny. A czemu by nie? Ale Krzysztof, zobacz, a gdzie jest, a gdzie jest pan Mateusz Morawiecki, który mówił, że Norwegia czerpie pośrednio korzyści z wojny na Ukrainie, bo sprzedaje nam gaz po, po wyższych cenach, bo zdrożało? A Stany Zjednoczone sprzedają nam cztery razy drożej niż na rynek wewnętrzny. I co? Pan Morawiecki nie oskarży Stanów Zjednoczonych o czerpanie pośrednio korzyści z tego konfliktu? No to chyba, chy, chy, chyba powiem szczerze, że pan Morawiecki to w tym momencie się cieszy z tej wojny. Przypominam, że według niego wojna zawsze była najlepszym rozwiązaniem, bo zmieniała wszystko w pięć minut. Dalej, Krzysztof. Bo nam się mówi, że to świat jest w problemie przez ten konflikt na Ukrainie. Gówno prawda. W Chinach nie mają przez to problemu. W Stanach Zjednoczonych no, zarabiają więcej na gazie. To chyba nie jest dla nich problematyczne, nie? To my w Europie tutaj mamy problem, Krzysztof. I to widać chociażby po upadku euro. Jeszcze niedawno yy, stosunek euro do dolara było jak 2 do 3. Za 2 euro były 3 dolary. Jeszcze niedawno. Teraz... Teraz jest prawie że parytet, jeden do jednego. Prawda? Europa się zwija, Europa się kurczy, Europa robi sytuacje, które są chore. Tak jak ty powiedziałeś, małe miasteczka wyłączają prąd. To znaczy, oświetlenie ulic. Na zachodzie na przykład są jakieś przepisy. Maksymalnie ile możesz mieć temperaturę w mieszkaniu. Tak maksymalną. E, jakieś przepisy, że nie można ci w witryn sklepowych rozświetlać i tak dalej. E, w Polsce e, dalej, na Zachodzie coraz bardziej szykują ludzi na blackouty. E, czyli na to, że nie będzie po prostu produ na jakimś Tak. I wiesz co, Krzysztof, ja ci powiem. Się biję ze sobą, czy to powiedzieć, bo wiadomo, że w drugiej części materiału zawsze jest mniejsza widownia. Chciałbym, żeby dużo ludzi to usłyszało. Moim zdaniem, konflikt na Ukrainie jest tylko emanacją konfliktu. Yy, to znaczy, oczywiście, to znaczy, żeby nie było wątpliwości, ten konflikt jest i działa, ale on nie jest konfliktem samym w sobie. To jest tylko element konfliktu. To jest tak jak przykładowo: yy, sąsiad wybije ci szybę kamieniem. I masz na waladkę z, z sąsiadem, bo cię wybił szy, szybę z kamieniem. Ale to nie jest konflikt o szybę. To jest tylko emanacja konfliktu. Wyście się skonfliktowali kiedyś dawno, nie lubicie się, narastają między wami napięcia i w związku z tym, że są te napięcia, to on ci wybił szybę. Tak samo moim zdaniem jest konfliktem na Ukrainie. Moim zdaniem konflikt na Ukrainie jest przejawem wielkiego konfliktu światowego, który nazywa się próba obalenia Stanów Zjednoczonych jako. Jednego światowego mocarstwa. Moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia: Hi nie Rosja, tylko Chiny rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym i chcą być takim nowym Związkiem Radzieckim. Nie w tym sensie, że chcą. Rozpierdzielić sobie gospodarkę, jak zrobił to w Związku Radzieckim, czy też, żeby wprowadzić aż taki zabordys, jak był w Związku Radzieckim, to chcą być po prostu znane za drugie równorzędne mocarstwo, z którym należy się liczyć. I moim zdaniem, Rosja została wytypowana przez Chiny do przetestowania, jak sobie Zachód z tym poradzi. I moim zdaniem. Te testy Chińczykom wyszły tak jak Chińczycy chcieli, czyli, fa czyli fatalnie dla nas. Bo my sobie z tym w ogóle nie radzimy. Ponieważ, jeszcze raz podkreślę, konflikt militarny, który jest na Ukrainie, moim zdaniem, jest tylko emanacją większego konfliktu. Jest tylko elementem. Tak jak rzucanie komuś w szyby kamieniami, jest tylko elementem konfliktu. I oczywiście militarnie my sobie dobrze radzimy na Ukrainie. To jest fakt. Rosja jest dużo większa, zarówno terytorialnie, liczebnie, rzekoma druga armia świata i nie radzi sobie na Ukrainie. To jest fakt. Natomiast gospodarczo to my sobie nie radzimy. Czy, 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 w, czy w Rosji mamy wyłączenia świateł yy, w nocy, że bo, nas nie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyprodukować wystarczającej ilości energii? Czy w Moskwie y, są, jest panika, że ludzie wykupują y, cukier, bo, bo nie ma cukru? Czy w Moskwie boimy się, czy od 1 stycznia. Y, czy, czy, nie, przepraszam, czy w Moskwie oni się boją, czy od 1 stycznia będzie ropa? No nie, drodzy Państwo. I żeby nie było wątpliwości, ja to mówię z wielką przykrością. Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mój kraj jest w Unii Europejskiej. Oby, jak najdłużej, bo ja jestem przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej yy, i jestem częścią świata zachodu. I ja bym chciał, żebyśmy byli silni. Ale tutaj nie chodzi o moje chcieństwo, tylko chodzi o stwierdzenie faktu. Konflikt gospodarczy przegrywamy. Jak cholera. Po, pogrążyliśmy się yy, w inflacji, za chwilę będziemy mieli recesję, bezrobocie, a politycy pudrują jak się tylko da, ponieważ brakuje. Surowców, to wymyśli sobie nagle czterodniowy, dzień tydzień pracy. czterodniowy tydzień pracy. Czyli próbują przekuć to, że nie ma pracy dla ludzi, bo gospodarka tak zwolniła, w propagandowy sukces. Wiesz, że nie o Boże, nie ma dla Was pracy, co by zrobiły, tylko hurra, nie ma dla Was pracy, bo możecie pracować dzień krócej. I żeby nie było czterodniowy tydzień pracy, to jest fajna rzecz, ale pod warunkiem, że wynika z tego, że mamy tak. Zwiększoną produktywność, że jesteśmy w stanie zapewnić, zabezpieczyć wszystkie swoje potrzeby pracując po 4 dni, a nie, że się zwijamy, nie ma surowców do przerabiania. W związku z tym ograniczamy liczbę ilość dni. I Krzysztof. Ja nie mam wątpliwości, że ty masz rację, że za chwilę będzie jakiś duży drugi konflikt. I być może on będzie na terenie Syrii. Być może on będzie yy, na terenie Iranu, być może będzie gdzie indziej. Wiesz, co mnie przeraża najbardziej? Ty wiesz, tylko widzowie nie wiedzą, więc ja to powiem. Ja nie mam wątpliwości, że Polska jest szykowana, żeby być włączona w konflikt zbrojny. I niestety, z doniesień medialnych wynika, że tym, który chce nas władować w ten konflikt zbrojny, jest rząd Pisu, a tym, który sprawia, że jeszcze nie jesteśmy władowani, jest Bad Biden. Jestem przy... Wyraźnie wynika, że to, że nie wysłaliśmy tych migów, co by prawdopodobnie spowodowało, że bylibyśmy włączeni w konflikt na Ukrainie, to była decyzja pana Bidena. Pisowcy chcieli to zrobić. A Pat Biden się nie zgodził. Tylko widać Pat Biden się zgodził, żeby przedstawić to medialnie tak, że to pisowcy się nie zgodzili. Ale to Pat Biden zablokował, nie było dementi po tym artykule. Teraz dras. Ta akcja z tą rakietą. Kurde. Czekali tyle godzin, aż Pat Biden się obudzi i zadecyduje, jaką komunikację puści. Po północy dopiero były oświadczenia, gdzie oni twierdzą, że wiedzieli li, wiele godzin wcześniej. To dlaczego milczeli? Nie mam żadnych wątpliwości, że czekali na to, co powie pan Biden, żeby powiedzieć to, co powie pan Biden. A jakby pan Biden powiedział, że to była ruska rakieta i się musimy włączyć w ten konflikt, nie mam wątpliwości, żebyśmy poszli. I, żeby nie, i teraz tak. E, ja nie widzę tego świata tak, że to jest pa, dobry pan Biden i, zły, i źli pisowcy. Ja widzę ten świat tak, że to są pisowcy, którzy nie dbają o interesy Polaków, a powinni, bo mają za to płacone, i pan Biden, który dba o interesy Stanów Zjednoczonych. I na razie w interesie pana Bidena nie jest, żeby Polska się włączyła w jakikolwiek konflikt, i dlatego na razie pan Biden dba, żeby pisowcy nie wciągnęli Polskę w żaden konflikt. Natomiast interes pana Bidena się zmieni. I wtedy nie mam wątpliwości, że w ten konflikt wciągnięci będziemy w ten albo inny. Daj Boże, jak najdalej od granic Polski, daj Boże nie na terenie Polski, natomiast dla mnie najlepiej by było, żeby zmieniła się w Polsce władza na taką, która dba o interes Polski, bo ja bym chciał, żeby to rząd Polski nie chciał nas wciągnąć w żaden konflikt, bo się chyba Krzysztof ze mną zgodzi, że wciągnięcie nas w jakiś konflikt jest niekorzystne. Czyli dbając o interes Polski, rząd Polski powinien nas nie dać wciągnąć żaden konflikt. I, I tyle. Dlaczego to jest tak, że Węgrzy się nie boją, czy będzie konflikt zbrojny? Czesi się nie boją, Słowacy się nie boją, tylko my się boimy. Dlaczego, dla, dlaczego to tak jest? To jest nienormalne, Krzysztof, co się dzieje. Bardzo nienormalne. A pisowcy przy współudziale z resztą polityków zabezpieczyli się. Żebyśmy, żeby mieć dużo mięsa armotniego. A teraz jeszcze ta informacja, że kurde, miałem rację, dobrze wyczytałem, co jest w tej ustawie, zaczęli to realizować, zmuszają do bycia żołnierzami ludźmi, którzy kompletnie się nie, nie, nie gardą do wojska, cywili. I to już robią, przygotowują nas. Wiesz, Krzysztof, dlaczego mnie to przeraża? Bo Ukraina, zanim rozgorzał ten konflikt, też została zmilitaryzowana. I dziwnym trafem y, Rosjanie zaatakowali Ukrainę akurat wtedy, gdy ona była zmilitaryzowana i gotowa do obrony. Zobacz, w 2014 -tem Ukraina była tak słaba, że gdyby Rosjanie chcieli, zajęliby całą Ukrainę w kilka tygodni, nie? Mhm. Oni tam sobie kompletnie nie radzili. Przecież Krym został praktycznie, no, może bez jednego strzału to przesada, ale no, bardzo bezkrwawo Krym został y, zajęty, prawda? E, te dwie zbuntowane republiki też się tak po prostu zbuntowały. E, gdyby wtedy Putin poszedł, wziął sobie Ukrainę, to by ją wziął i nikt by go nie powstrzymał. I teraz nagle zaczął sobie chcieć wziąć Ukrainę, e, gdy Ukraina już jest na tyle silna, że jest w stanie się, się mu przeciwstawić. Bardzo się boję, że, no ja po prostu tutaj, no, no widzę pewne po, podobieństwa, tak? E, I żeby nie było wątpliwości, bronić swojego kraju trzeba. Tylko ja podkreślę, że tutaj nie jest sytuacja taka, że e, nam stoi w rugu bram, tylko to jest sytuacja taka, że raczej wszyscy są zgodni, że ewentualnie mowa tutaj jest o wciągnięciu nas w cudzy konflikt. Przecież u mnie jakiś czas temu był mainstreamowy, e, mainstreamowy publicysta, nazwijmy to wojenny, Pan Wolski. I nawet on powiedział wprost, że Rosja nigdy nawet nie myślała, Wcześniej, 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 żeby zaatakować Polskę, no to co się zmieniło, że teraz nagle przyjmuje się narracja, że my musimy szykować się do wojny, bo, mamy, bo być może będziemy mieli alternatywę: albo wysłać naszych żołnierzy na zachód Ukrainy, albo, albo że będzie walka tutaj na terenie Polski. Drodzy Państwo. Putin niszczy Ukrainę. To jest fakt, prawda? Zgodzisz się ze mną, Krzyśku, że on ją niszczy? A, oczywiście. niszczy? Okay. Okej. Czy to da lecimy dalej. E możemy założyć, że Putin nie jest skończonym wariatem, tylko myśli jednak w chorą logiką, ale jednak logiką? No tak. Krzyśek, czy logicznie myślący człowiek, jak chce coś zająć, to to niszczy? No nie. Czy, czy w związku z tym, skoro Putin niszczy Ukrainę. To chce ją zająć, czy nie? Ciężko powiedzieć. Na pewno chce ją osłabić. Dokładnie, ale moim zdaniem Putin nie chce zająć Ukrainy, bo ją niszczy. Gdyby ją chciał zająć, to by jej nie niszczył, moim zdaniem. Moim zdaniem Putin doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie już zająć Ukrainy i dlatego ją niszczy. Bo nawet gdyby jakimś cudem nawet gdyby jakimś cudem Zdo zdołał opadować militarnie Ukrainę, co moim zdaniem nie jest do końca możliwe, ale nawet gdyby, to okupacja Ukrainy byłaby, to no tak ładnie się mówi w mainstreamie, bardzo dużym wyzwaniem. Tam by powstała partyzantka, tam by co chwila coś wybuchało. Boże drogi no cholernie niebezpiecznie by tam było. Putin nie jest w stanie nie jest stanie jakby wcielić Ukrainy do Rosji. I co? Nie jest stanie, nie jest stania, moim zdaniem, nie chce wcielić Ukrainy do Rosji, ale co, ale będzie atakował Polskę? No właśnie, ale. Kurde, przecież to jest bez sensu totalnie. Stop. Bardzo modre spostrzeżenia, które poruszyłeś moim zdaniem. My o tym mówiliśmy za czasów pandemii, jak brakowało wielu rzeczy. Zadawaliśmy sobie pytanie, nawet określiliśmy to mianem duszenia Europy i gospodarek europejskich. Wtedy to trochę można było się postukać w czoło, bo była pandemia i każdy na ogół mówił, ten taki kryzys mały, który powstaje, to jest przez pandemię. W tej chwili wiemy, że to jest inaczej, że rzeczywiście ta wojna gospodarcza była wcześniej, czyli dużo wskazuje to na Chiny i na Rosję. No właśnie. Ale zachodzi pytanie, Krzysztof, bo tak, no Europa, jak sam stwierdziłeś, ewidentnie traci na tym. Traci. E, I uwaga. E, Putin sobie a Rosja tam, pewnie też. Tyl pytanie tylko, ile z tego, tak. co tam mówią w mediach, to jest prawda, a ile propaganda wojenna. Putin e, sobie tam strzela, bombarduje. E, nie, to... przepraszam, nie trywializuj tego. To jest ludzkie życie. Tak, tak. E, no, no, jest ale tak mówię, szkoda tych Ukraińców. wojnę. I... E, ona już dość, dosyć długo trwa, ta wojna. No, zaraz będzie rok. Tak, i teraz, co jest istotne, wtedy sobie zadawaliśmy pytanie, ile Europa wytrzyma duszenia. W którym momencie Europa stanie w punkcie, gdzie zrozumie, że dalsze duszenie jej to są ewidentne e, straty i, i gospodarcze, a też straty polityczne, ponieważ ludzie do pewnego momentu po, pozwolą obniżać swoją stopę życiową, a potem zaczną niestety wychodzić na ulicę. To było podobnie było z COVID-em, przecież pod koniec były już protesty w Brukseli, gdzie armatkami wodnymi trzeba było duże tłumy ludzi A Nie mówiąc o tym, co się działo w, Ka w Kanadzie, jakie tak, tam tak. rzeczy zakrawające fasze zrobili tak. ludziom pieniądze, skąd tak. brokowali. I teraz weźmy pod uwagę to. Jeżeli... Europa zaczyna dochodzić do wniosku, że jednak e, ta taktyka, która jest obrana teraz, nie daje wiele. Ona oczywiście daje się bronić Ukrainie, ale to bronienie się e, to jest mnóstwo co dzień ofiar w ludziach. E, więc, a e, gospodarki sną coraz bardziej. Przy czym, ja przepraszam, ale ja, ja, tak. to jest YouTube, to trzeba mówić rzeczy oczywiste. Tak. Ukraina ma prawo się bronić. Ma prawo i obowiązek się bronić. Yy... Zdecydowanie i tak. jeszcze raz podkreślę mi strasznie nie podoba się, że to się odbija na cywilach, natomiast przypomnę, że o wojskowych też trzeba, też trzeba wojskowych współczuć. Ciekawe, ilu tych wojskowych, którzy tam walczy po obu stronach. To będzie odpowiednik takich wojskowych, jak teraz pisowcy sobie wymyślili, czyli przybusowych wojskowych. Jeszcze raz podkreślę: jak wataszka afrykański przybusowo wciela e, kogoś do armii, to jest strasznie źle. E, bojownicy o prawa człowieka krzyczą: Boże, tak nie można. Jak pisowcy siłą wcielają ludzi do armii de facto, to co? To, 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 to jest ok? Bo o, o co tutaj chodzi? Dlaczego y, y, organizacje walczące o prawa człowieka milczą? Ja tutaj do końca do Krzysztof. Przepraszam, że się wciąłem. Powoduje. I teraz jest tak, e, ja uważam, że coraz bardziej, znaczy e, może inaczej, że cały czas będzie próba nie wciągnięcia NATO w tą wojnę. I to może być główny interes... Ale samą Polskę już tak, Ta, prawda? Tak, to może być główny interes Ameryki. Amery Natomiast, no bo tak, Europa traci, nie Ameryka. Zawsze przy takim kryzysie później Ameryka może odbić, tak? I może zarobić. No Ameryka na tym, to wiesz, że zawsze może Europie. gaz sprzedawać drożej, nie? Tak. I teraz tak. Właśnie. Czy Polska może spełniać e, specjalne zadanie w całej tej sytuacji? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim. Ale w pewnym sensie Pakt Północnoatlantycki został e, zaatakowany, zaatakowany on został gospodarczo. Ktoś powie, ale to nie wojna. Nie, nie, to jest nieprawda, to jest bardzo poważna wojna, bo e, wymiernie państwa na tym tracą. Oczywiście, że I są, tak. I są do tego ataku wręcz bezbronne. I my kiedyś, półtora roku temu rozmawiając o tym, e, dochodziliśmy do wniosku, że w którymś momencie Europa może nie mieć wyjścia. I Europa będzie musiała się bronić militarnie przed taką sytuacją. No ale jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby, żeby nie wyglądało to na atak natowski? Bo wtedy Rosja sobie przyjmie to, że to jest Trzecia Światowa. Dwa wyjścia. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie to działanie Turcji. Erdogan zapowiedział, że niedługo na terytorium syryjskie i irackie ira, wpuści e, swoje czołgi i piechotę. Bombarduje tam pewne cele. Mówi, że walczy z jakimiś bojówkami terrorystycznymi. A Syria jest pod projekt, protektoratem rosyjskim? Walczy, ale po momencie. Tak, Syria jest tak, Syria. I teraz zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Może, atak mogą to być dwie alternatywy. Atak na tereny syryjskie e, może spowodować, że Rosja w to się wtrąci. E, znacznie komplikując rosyjską sytuację wtedy, bo Rosja już będzie wtedy uczestniczyła w dwóch wojnach. A da dalej Krzysztof. E, skoro e, Rosja chyba zgodzimy się, że Rosja wygląda na to, że jest militarnie dużo gorsza niż się wydawało, prawda? No chyba tak skoro Rosja nie radzi sobie z, Tur z Ukrainą, tak. która nie jest w NATO, to raczej tym bardziej nie poradzi sobie z Turcją, która jest drugą armią NATO tak. i jest w NATO, więc będzie miała Podziom... wsparcie NATO. Krzysztofie, podzielimy ten scenariusz dalej. To jest tylko teoria, ale zwróćmy uwagę. Tam zaczyna się wojna. Zresztą już po zapowiedzi Erdogana Rosja oficjalnie zwróciła się do Erdogana żeby odpuścił sobie, żeby spuścił stonu, żeby nie atakował Syrii. Erdogan jednak powiedział, że zrobi to w najbardziej odpowiednim momencie. Ja nawet to stanie analizowałem i doszedłem do wniosku, że Erdogan, innymi słowy, powiedział Putinowi, stary, jeżeli nie odpuścisz z Ukrainą i będziesz to toczył dalej, to my zrobimy to i będziesz miał podwójny kłopot. Jeżeli tak by się stało, to uwaga, dobrze, to cały czas to, co zrobiłby Erdogan, to jest atakujący. na to nie ma obowiązku pomagać atakującemu swojemu członkowi, e, tylko w obronie. Taka jest zasada, czyli jeżeli Turcja zaatakuje, to teoretycznie ma problem sama z państwem, które będzie kontratakowało, tak? NATO nie musi się w to wtrącać. Ale można zawsze powiedzieć, że Czy... to Rosja zaatakowała, tak. bo tak naprawdę to Turcja tak. wcale nie zaatakowała, tylko rozwiązywała problem z tak. na przykład terrorystami. Przy okazji, jak to by się stało, wtedy polskie wojska wchodzą w sukurs e, ukraińskich. E, będzie to trochę rozmyta sytuacja, bo tam będzie konflikt drugi e, i będą chcieli e, wzmóc e, wyzwolenie Ukrainy. Taka jest możliwość, ale może być jeszcze jedna możliwość, że właśnie jeżeli, bo taktycznie jest to bardzo logiczne, e, zresztą ta moja wizja sprzed lat, kiedy powiedziałem, że, e, że najpierw powstanie jedna lokalna wojna, w międzyczasie powstanie druga lokalna wojna, a one będą niezależne od siebie, jedna z nich bardzo rozgorzeje. I to będzie ta duża wojna na świecie. I zwróćmy uwagę, że, ta, że to, co robi Erdogan, co zapowiada, może być alternatywną wojną w stosunku do wojny na Ukrainie. Żeby nie atakować Rosji bezpośrednio, trzeba zrobić pretekst, żeby Rosja się rozdwoiła. Co więcej, można przy okazji załatwić sprawę od wielu lat niezałatwioną, czyli Iran. O, że wtedy ale... Krzysiek, że wtedy, może, e, wtedy Krzysiek może się Chiny mogą się w to włączyć. No tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że wtedy sytuacja może rozognieć. E, ale grzebanie się w Syrii, w państwie, e, które bardzo mocno ucierpiało w ostatnich latach właśnie w sposób militarny, e, grzebanie się w Syrii rozdwoi siły rosyjskie na pewno. E, bo mało prawdopodobne, żeby Rosja się w to nie wtrąciła taka może być alternatywa do tego klinczu, który powstał na Ukrainie. I niemocy w pewnym sensie krajów natowskich, bo co mogły, to zrobiły. Ale nic więcej raczej nie są w stanie zrobić. Dlatego, dlatego istnieje taka możliwość i niestety istnieje obawa, że może, możemy być świadkiem niedługo drugiej wojny, i ta wojna będzie alternatywą tego, co robi Rosja na Ukrainie. E, takie zagrożenie jest, być może, być może e, Polska e, zbiera siły, będąc sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, być może Polska zbiera siły, niekoniecznie też na wojnę na Ukrainie, a siły, które pojadą w kierunku Turcji. E, nie można tego wykluczyć. E, wszak cała, e, całe kraje natowskie, e, wszystkie kraje, większość krajów natowskich nie musi w to, do tego przystąpić, bo to będzie atak kraju natowskiego, a nie obrona. Ale... No, Polska właduje się w każdy konflikt zbrojny, na który Amerykanie będą chcieli, żebyśmy się władowali. Dlatego puentujmy, Krzysztof. Ja powiem w swojej płędzie takie zdania. Z Państwa, ja uważam, że Ogólnie można nazwać ten czas ostatnich prawie trzech lat jakimś strasznym, strasznym, chciałbym powiedzieć zrządzeniem losu, ale ja tego nie uważam za zrządzenie losu, straszną układanką nałożyło się dużo rzeczy na siebie, które grożą eksplozją. Każdy dzień tego klinczu, bo nie można tego nie uznać za klincz. To jest klincz na świecie. To jest coś, co się zakorkowało i już normalny, w normalny sposób raczej się nie odkorkuje. Yy, yy, bardzo można się zgodzić z tym, że dobrze, no, gdyby ustała wojna na Ukrainie, zacznie się normować. Tylko obydwoje dochodzimy do wniosku i chyba Państwo także, że... Nie, chodzi nie, nie chod chod to ustanie jak ustanie wojna na Ukrainie, to tak jakby ci sąsiad, który ci wybił szybę, nagle by ci ją wstawił. Ehm, ale tutaj, ale nad jeśli nadal będzie miał do ciebie pretensje, to za chwilę ci zrobi coś znowu. No tak, nie. Dlatego świat stoi przed poważną konfrontacją. Świe NATO, uważam, że NATO zachowuje się mimo wszystko rozsądnie, no bo e NATO jest potężną siłą militarną, e zwłaszcza po tym, jak sobie Rosja nie radzi na Ukrainie. Widać jak potężną siłą i chyba Rosja też nie, nie może lekceważyć, ale tu właśnie w tym też się rodzi jedno niebezpieczeństwo. Rosja w tej chwili zdaje sobie sprawę, nie domniema, zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie nie dorasta do siły natowskiej. Jedyną alternatywą, jaką miałaby na siłę natowską, to jest niestety atom. A to dla nas jest coś najgorszego, co mogłoby się w ogóle wydarzyć. Dlatego ta szachownica, ta gra w szachy polityczna jest bardzo trudna, bo chociaż zdarzają się historie, jak można wygrać przegrywając? Wczoraj nasz zespół nam to pokazał wybitnie. Ja byłem zapytany przez Super Express wczoraj, a to też cytował onet i Wirtualna Polska. Jaki wynik typuję? E, ja chyba trafiłeś. Prywatnie panu z Super Expressowej powiedziałem 2-0, przegramy. E, a też będzie pod polską bramką zamieszanie, z której bramki nie będzie, ale będzie straszne zamieszanie. To ja uważam ten karne obroniony. Chwała naszemu bramkarzowi. Ale, ale, ty... ale słuchajcie, 2-0. Ale pozwoliłem, żeby w artykule napisali tak, e, traktujmy sport jak zabawę i cieszmy się tym. E, wyniku nie podam, ale jak przegramy... To nie bądźmy źli dla naszej drużyny. Tylko, że polski zespół pokazał genialną rzecz, ponieważ przegrywając, wygrał, e, mnie nie cieszy ten awans, powiem szczerze, jestem Polakiem, jestem zagorzałem także kibicem, ale nie mam radości z tego awansu, ponieważ uczciwie mówiąc, to chyba bardziej waleczni, waleczny był Meksyk I, e, i to on powinien grać. Z, z Francją w niedzielę, a nie po. A ja, Krzysztof, a. uważam, że bardzo dobrze, że wychodzimy, i przypominam, że, następ, że mecz niedzielny był o 16, w związku z tym wszyscy zdążyli na 19, na spiskowe teorie i także pamiętajcie. Natomiast, Krzyśku, moim zdaniem ten mecz pokazał jed, jed, jedną bardzo fajną rzecz. Jak Krzysztof można zostać bohaterem? Trzeba obronić kardy, który się wcześniej samemu sprowokuje. Trochę tak, jak, jak można zostać bohaterem? No, trzeba wyciągnąć kolesia z wody, po tym jak go się tam samemu wrzuci. Oczywiście pozdrawiam pana bromkarza, natomiast no tutaj y, pan Lewandowski dobrze to skwintował, że co, bo obronił karnego, który sam sprowokował, tak? Ehm, to też pokazuje, w jakim my świecie jesteśmy. Gdyby nie obronił tego karnego, Boże, drogi, co za człowiek, sprowokował karnego! o, jak tak można prowokować Ale... Kardy? Obronił karnego! Król obronił karnego. Także się ze swojej puenty. Przepraszam. Ale to fajny przykład, bo właśnie no, jak można rozegrać wojnę będąc wielką siłę, nie chcąc robić tej wojny, bo to by mogło oznaczać coś strasznego dla świata. Ja uważam, że w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, NATO ma nieprawdopodobny kłopot. Ponieważ NATO jest skonstruowane w taki sposób, że jeżeli byłby atak na jakiekolwiek z państw natowskich, całe NATO jest zobowiązane bronić tego państwa. Czyli wielka siła militarna skupia się na jednym konflikcie, w jednym państwie. Inaczej to obrazując, jeżeli powiedzmy Polska byłaby zaatakowana przez Rosję, całe NATO jest zobowiązane jak jeden mąż bronić każdego metra. Ale Krzysztof. Tak, są już zapisy, wiesz, po ilu dniach, co, Pokojnie. wiesz? E, musi. I teraz e, dla Rosji byłoby to samobójstwo dosłowne, gdyby pchali się w jakikolwiek sposób do Polski lub do innego kraju natowskiego. I dlatego nie powinniśmy, by się pchać w konflikt na Ukrainie, twierdząc, że w razie, że e, musimy po, to zrobić, bo jak nie, to pod, nas ruskie zatopienie. Tylko trzeba brać pod uwagę, że NATO. Czyli Europa, która jest w NATO, musi coś zrobić z problemem swego usychania. To trwa za długo. Rosji prawdopodobnie jest to wszystko jedno. Mało tego. Rosja się cieszy, Putin się cieszy, że Europa ma takie problemy. Tylko... No na pewno, przecież on to steruje. Tak, tylko to się dzieje na tym etapie. A co będzie za rok czasu takiej patowej, takiego klincza? Dlatego musimy się spodziewać, że kiedy, Mogą chcieć nas dorzucić do tej wojny, żeby toscy, ją szybciej zakończyć. Nie? Kiedy przywódcy na toscy widzą, że sytuacja absolutnie nie idzie w kierunku rozwiązania, e, muszą reagować. E, na początku czekali. E, teraz muszą reagować, albo pozwolą e, doprowadzić do dużej ruiny e, swoje państwa. E, tak to wygląda. Uważam, że reakcja będzie musiała być i obawiam się, że Bliski Wschód zostanie wykorzystany po to, żeby osłabić działania Rosji na Ukrainie, żeby postawić Rosji wreszcie warunki, chyba że Rosja straci swoich sojuszników, ale zdradziłaby tych sojuszników. No, ale czy warto jej to robić? Wszak i tak już jest w dużej mierze osamotniona na świecie. E... No! Sądzę, że Rosja ma kilku przyjaciół, ale takich, którzy mają bardzo dużo ludności. Chiny, Indie. Tak, tylko że każde z tych krajów jest też obwarowane swoimi interesami. Chiny nie mogą zapomnieć, że jeżeli zablokuje im się fabryka którą prowadzą i rynek zbytu za, za długo przestanie być dostarczany tam, gdzie był zawsze dostarczany, to oni mają znów bardzo dużo ludzi i to nie jest proste. No, mogą żyć trochę lat z, z oszczędności, ale czasami pewnych rynków się już nie odbuduje. To jest sytuacja bardzo skomplikowana. Wielu państwom zależy być może na pośpiechu. Rosji niekoniecznie. Dlatego... Dlatego sytuacja. To jest klincz. I z tego klinczu e, prawdopodobnie kraje natowskie muszą wyjść, ponieważ gdyby Rosja miała się dogadać z Ukrainą, to dawno już by to zrobiła, widząc swoje niepowodzenia. A jednak tego nie robi. Mało tego, tak jak zaznaczyłeś, e, niszczy Ukrainę. Niszczy ją po to, żeby Ukraina. no osłabia ją w jakikolwiek sposób. A przez to das, bo to my będziemy ją potem odbudowywać. Tak, natomiast niszczy też Europa. I tu jest problem duży. Uważam, że 2023 rok, to już jest moja puenta, 2023 rok, jest rokiem prawdopodobnie najtrudniejszym od 2020 roku. Dlaczego? Dlatego, że to będzie rok najprawdopodobniej konfrontacji. Będzie musiało dojść wreszcie do konfrontacji. Tylko dlatego, że to, co się teraz dzieje, e, do niczego nie prowadzi. E, źle, źle mówię, prowadzi, prowadzi do osłabień gospodarczych wielu państw. Na to sobie państwa mogą pozwolić tylko w jakimś małym procencie, który uważam już został przekroczony. I to jest moja puenta. Szykujmy się na poważny 2023 rok. Krzyśku, ja sobie zapiszę to, że rok 2023, rokiem konfrontacji, powiem tak. Ja oczywiście jestem przeciwko wszelkim konfliktom, jestem za pracą, ja tak, że... bawieniem się i tak dalej. Natomiast bardzo widzę, że niestety na świat idzie w stronę konfliktu. I jest to tak naprawdę konflikt Stany Zjednoczone-Chiny. Stany Zjednoczone mają taki problem, że mają tego petrodolara i chcą mieć petrodolara i do tej pory zawsze tak było, że jak jakiś kraj rzucał wyzwanie petrodolarowi, to Stany Zjednoczone go napadały, jak na przykład Irak pod fałszywym pretekstem, że niby Hussein ma broń masowego rażenia. Dzisiaj wiadomo, że to było całkowicie wysadę z palca, nawet nie chciało im się tego podrzucić potem. Teraz wyzwanie dolarowi rzuciły Chiny i Stany Zjednoczone kombinują co z tym fantem zrobić, bo nie mogą Chin zaatakować? I stąd moim zdaniem biorą się tego konflikty. Oczywiście Ukraina została zaatakowana <laughs> przez Rosję, Ukrainę należy wspierać, choć, drodzy Państwo, zachowanie Ukrainy pokazuje, że trzeba to robić bardzo umiejętnie. Bo, bo pan Załęski niestety wyraźnie działa na zasadzie, dać mu palec, to chce ręka, jak nie dasz mu ręki, to y, zrobi banderowca wiceministrem spraw zagranicznych i spróbuje fałszywą narracją wciągnąć się w wojnę. Y, to, to, to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo. Natomiast, y, y, <tuszynka> Natomiast to wyraźnie widać, że to idzie do konfrontacji tych dwóch sił. I teraz tak. Nie ma wątpliwości, że konflikt na Ukrainie nie idzie militarnie po myśli Rosji, to jest fakt, natomiast gospodarczo nie idzie po myśli Europy. Europa naprawdę myślała, że to potrwa kilka miesięcy i się skończy. A robi się z tego coś bardzo, bardzo przewlekłego. I my po prostu nie wytrzymamy dłużej. I bardzo się boję, że powstanie pomysł, że trzeba ten konflikt na Ukrainie zakończyć. I to zakończyć go po myśli Ukrainy, czyli wypierając Rosję. Z terytorium Ukrainy w taki sposób, że trzeba coś do tego konfliktu dołożyć, dorzucić. Jakąś nową siłę. I modlę się, żeby tą nową siłą była Turcja, która przy okazji rozwiąże sobie swoje problemy w Syrii. Oczywiście nie chcę, żeby był konflikt w Syrii, nie chcę, żeby Kurdowie umierali, tylko bardzo się boję, że jeśli tą drugą siłą nie będą Turcy, to tą drugą siłą będzie Polska. I moim zdaniem to, że pisowcy tak nagle robią z cywilów żołnierzy na siłę, to, że kupują ten sprzęt tak na łapu-capu, to moim zdaniem niestety wynika z tego, że, że mamy tych, że mamy, no jesteśmy szykowani na konflikt zbrojny. I teraz tylko mamy nadzieję, a przy czym jest to nadzieja, a nie twierdzenie. Że jest to działanie na zasadzie roztropności, że rząd PiSu widzi, co się dzieje i chce być gotowy na konflikt. Chce nas przyszykować na konflikt, ale czysto hipotetycznie i że rząd PiSu tego konfliktu nie chce. Przy czym podkreślę, że jest to moja nadzieja, bo niestety przekonanie moje jest niestety takie, że rząd PiSu chętnie by Polskę w konflikt zbrojny władował. Eee, że oni po prostu tego chcą. Pamiętasz Krzyśku, jak jakiś czas temu mecenas Giertych publicznie mówił, że PiS prowokacje i że będzie próbował wprowadzić stan wojenny? Mhm, e, Ja panu mecenasowi Giertychowi w tym zakresie wierzę. I, i może tu skończę, bo mógłbym mówić o, o różnych tam eksplozjach, rakietach, wybuchach i innych tego typu rzeczach. A po co? Yy, zwłaszcza, że przecież prowokacja nie będzie potrzebna, wystarczy powiedzieć, że musimy, bo jak nie, to ruskie nam tu wiadomo czołgami, dlatego my musimy pojechać na Ukrainę. Mam nadzieję, że PiS się nie odważy to zrobić. Mam nadzieję, że Amerykanie nie podejmą decyzji, że, że tak trzeba zrobić, bo jak na razie, i mówię to jako człowiek, który nie jest przyjacielem pana Bidena. Na razie to wygląda do 10 bydialnych tak, że Pistas usiłuje władować w konflikt zbrojdy, a Amerykanie nie pozwalają. Lub uważają, że to za wcześnie. No właśnie tego drugiego się boję, że lub uważają, że to za wcześnie. Tyle ja dla Ja powiem tak, jeżeli ma dojść do konfrontacji między Stanami a Chinami, to i Chiny, i Stany Zjednoczone wolą to zrobić cudzymi rękoma. Na pewno. Są to za potężne mocarstwa, za silne mocarstwa, żeby same sobie do gardę uskoczyły. Prawdopodobnie może dojść właśnie do tego, że linia frontu toczy się tu. De facto można powiedzieć po środku od tych państw, gdzieś poza nimi. Dokładnie, a wiesz, że po drugiej stronie globu Rosja i... Ameryka to bardzo blisko do tak, siebie mają. Tak, nie? tak, Dlaczego tam się dzielają? Tak. E, uważam, że znaczy tu jest, jest jeszcze na Krzysztofie, drodzy Państwo, kwestia. Jak właśnie zaczęła się pandemia, ja powiedziałem, że to będzie wszystko trwało 3, to, to najgorsze będzie trwało pół roku. Może jak ten czas szybko poleciał, bo zobaczcie... 3,5 roku dokładnie będzie we wrześniu 2023 roku. Obawiam się, że to jest czas konfrontacji. To jest czas, gdzie dłużej tego klincza się już nie... Wiem, dłużej nie będzie można tego... Dłużej... Inaczej, traktowanie tego dłużej nie, nie będzie dawało żadnego sensu, ponieważ straty... Zaczynają być bardzo ogromne. Gospodarcze. I, tak. I z takich kryzysów, jeżeli Europa sobie pozwoli na dłuższą, dłuższy czas tego kryzysu, to z takich kryzysów nie wychodzi się zaraz po konflikcie. Z takich kryzysów się wychodzi już niestety latami. I tu jest problem. Dobrze. Do następnego razu. Oby ten następny raz nastąpił. Wszystkiego dobrego, dobrego. Krzysztofie. Wszystkiego dobrego widzowie. Pa.